pokaż swój układ choreograficzny, który przygotowałeś dla wszystkich. Ty, tyryn, 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 tyryn. Tak, w tym. To był ten kierunek. Jest dobrze? To, o, chciałem powiedzieć baran. Tak. Cześć, witajcie. Przychodzę do was między wódką a zakąską. Nie, wróć. Między jajkiem a ciastem, ewentualnie czymś mocniejszym. Ale wszyscy wiemy, że ciasta też mają magiczny składnik. Co ty? Mamo, przestań. Jeszcze nie wolno. Jest sobota! Witam was w ten wyjątkowy świąteczny czas. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w świetnych humorach, mimo że te święta są nieco inne niż zazwyczaj. No trudno. Dajcie znać, kto spędza je w gronie rodzinnym, a kto jednak, tak jak ja chociażby, postanowił pozostać w domu. Mimo że moje wielkanocne jajo nie przyszło, moja kurka siedzi i wysiaduje jeszcze. Zestresowała się biedaczka pewnie tą sytuacją na świecie, więc na spokojnie, niech siedzi. Natomiast zamiast jajka otrzymałam już swoją paczkę z drogerii Pigment i mam kosmetyki, które są dla mnie nowością. Może taką nowością rynkową nie są, ale są to produkty, które cały czas chciałam przetestować i teraz będę miała okazję, więc chcę wam pokazać, troszkę o nich tam pogadać w międzyczasie. Więc to będzie takie Get Ready With Me połączone z testem, pierwszym wrażeniem, a także można powiedzieć, że po prostu holem kosmetycznym, więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie was zapraszam do oglądania. Mam tutaj też coś z HB. Przy okazji, jak zamawiałam Max Factor Miracle Second Skin, ten podkład, o którym wam mówiłam ostatnio, jestem nim oczarowana, to zamówiłam przy okazji też taką bazę rozświetlającą z Physicians Formula. Szukając opinii na temat tej bazy, w sumie na polskim YouTubie nie znalazłam, ale na zagranicznym owszem, i ta baza jest porównywana do bazy rozświetlającej z Beckki. Jeżeli szukacie czegoś takiego, ewentualnie jeżeli mieliście styczność z tą droższą bazą, no to będziecie mieli taką alternatywę, tańszy zamiennik. Ostatnio mam fazę na wszystko, co zawiera w sobie słowo rozświetlające. Po prostu. Stałam się sroką, straszną. Gdzie jest moje lusterko? Pytam się. Gdzie jest moje lusterko? Gdzie ja wsadziłam lusterko? Emil, widziałeś moje lusterko? A, dobra. Już mam. Myślałam, że uprowadziłeś moje lusterko. Ty piękniśiu, ty. Dzisiaj stary umył mi okulary. Bo noszę soczewki, ale tak po domu czasem noszę okulary. I już strasznie w nich widziałam. Okazało się, że one po prostu były bardzo brudne. I stary dzisiaj mi je umył i po prostu... Matrix. Więc polecam. Raz na rok myć okulary. Może być częściej, ale wiecie, raz na rok to na pewno będzie efekt wow. I przechodzimy do bazy. Ja tą bazę nałożę na strefę tę nie będę nakładała. Ewentualnie po prostu na nos nie nałożę. I tutaj jest Age Defying Actives, więc ma mieć właściwości też jakieś tam pielęgnujące. Ja zauważyłam, bo już oczywiście używałam tej bazy, że ona jest nawilżająca. Co zresztą widać, gęba się już świeci. Miałam je nakładać na nos. Kusiło mnie strasznie, żeby jeszcze z tej marki zamówić podkład, bo słyszałam, że jest naprawdę bardzo dobry, tylko że to jest taka forma zastygającego podkładu, więc ja tak niekoniecznie się z takimi lubię i ostatecznie zaniechałam, bo wiem, że i tak mam dużo tych rzeczy, no ale nie powiedziane, że w przyszłości tego nie zrobię, bo ma bardzo dobre opinie, także... Zerknijcie ewentualnie. Ja w ogóle tą markę odkryłam, jak jeszcze była niedostępna w Polsce. Ona była w Douglasie, ale do Douglasa było mi nie po drodze nigdy. Ja nie należę do osób, które kupują w Douglasie, Sephorze. Jestem po prostu taką małą cebulą. Więc zamawiam większość przez internet i chociażby tą markę zamawiałam w Neiherb. Tam mają w sumie nawet taniej, no i jest dostawa do Polski, także... Easy. Dobra, bazę mamy nałożoną. Wyglądam teraz, jakbym się spociła. Może tak jest. Widzicie, światła. Za mną chodził od dawien dawna. To jest podkład wygładzający blur z firmy Lumen. Jest to podkład, który ma zapewnić nam krycie, a zarazem też takie ładne rozświetlenie, takie zblurowanie tej skóry, rozmycie. Strasznie się na niego czaiłam i już chyba z 2 miesiące temu miałam praktycznie go w rękach, natomiast zrezygnowałam. Ogólnie podkłady Lumen charakteryzują się tym, że posiadają w sobie arktyczną wodę źródlaną i mają oprócz oczywiście tych właściwości takich kryjących, typu
typowo, typowych dla podkładów, też właściwości pielęgnacyjne, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawa. Ja wzięłam kolor 00 Ultralight, wobec tego mam nadzieję, że będzie nie za jasny, ale w sumie czego się tutaj spodziewać po mojej karnacji. Ale faktycznie jest dosyć jasny. Jasny, ale chyba idealnie wpasowuje się w koloryt mojej skóry. Dam od razu na nos. Ten kolor chyba nawet jest bardzo podobny do tego koloru Max Factora, który ostatnio testowałam. I chyba poziom krycia też jest bardzo podobny. Ja już tak wykombinowałam, że tego Max Factora, z racji tego, że on naprawdę bardzo dobrze utrzymuje mat, to będę używała na strefę T, a na pozostałą część twarzy będę używała chociażby kremu w BB, tego ulubionego mojego z Cliff, czy właśnie teraz tego, czy ewentualnie będę mieszać. Ostatnio zmieszałam też z tą bazą rozświetlającą i z kremem BB i nadal swoje właściwości zachował. Także myślę, że tutaj idealnym też produktem będzie do mieszania z innymi produktami. I taka cieniutka warstwa, ile tam wycisnęłam, jakieś takie dwie wielkości ziarenka wycisnęłam. I naprawdę bardzo ładnie przykryło takie z grubsza jakieś tam niedoskonałości. Oczywiście standardowo muszę dołożyć na nosie, bo u mnie nos to zawsze jak u takiego małego pijaka. Którym może jestem. Robię cały czas quasi-modo, bo jestem małym też ślepakiem i niedowidzę. Bardzo ładny kolor ma ten podkład, muszę powiedzieć. W ogóle pewnie wy też się zastanawiacie, jak zrobić makijaż pod maseczkę. Ja już się zastanawiałam nad tym i chyba ostatecznie będzie tak, że będę malowała od połowy nosa w górę, a tej przestrzeni nie będę malować. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki tutorial. Ewentualnie stary może podłoży dubbing, bo będzie to dosyć nietopowy filmik. Wczoraj nałożyłam maseczkę. Po noszeniu tej maseczki może z godzinę wróciłam do domu i miałam odciśnięte, wiecie, takie te wewnątrz, te szycie powiedzmy maseczki. To były odciśnięte, miałam na nosie, tutaj na policzkach, a moja skóra jest taka, że nawet jak śpię na poduszce i gdzieś tam jest jakieś zagięcie, to potem przez pół dnia chodzę Scarface i nie dam rady tego jakoś ogarnąć. Będę używała samego kremu takiego tonującego. Dobra, pod oczy dam troszeczkę korektora w kremie. No i dobra, zatuszowałam swoje cień pod oczami tym korektorem w kremie ze Skin Food. On jest taki troszeczkę moralowy, tak powiedzmy. I teraz użyję pod oczy korektora, o którym jakoś nie znalazłam specjalnie opinii, albo źle szukałam, mogło tak być. I jest to korektor z Semilaka. Jest to mocno kryjący korektor do twarzy i pod oczy. Zoom in. I jest to chyba najjaśniejszy kolor, także nie wiem, czy nie będzie za jasny. Mam problemy z otwarciem tego korektora, tak samo jak miałam problemy z otwarciem pudru. O Jezu. Emil? Otworzysz mi? Może tym razem nie kombinerkami? Mocno, co? No tak, czyli tłuste było. A, to ja. Mówisz, że jestem tłusta? To zawsze jest tłuste. Nawet jak słoik otwieram, też jest czasem tłusty. Albo na przykład poluzuję ci. Nie, to ja ci luzuję. No i dobra, i zobaczymy. Najpierw może wklepię troszeczkę paluchem. Wow, ale jasny. O kurczę, ale będę miała jasno pod oczami. Oczywiście jest dosyć jasno, ale może chyba nie tak tragicznie. Krycie ma ok. Ja jeszcze ostatecznie bym dołożyła w tych takich strategicznych miejscach, gdzie mam żyłki. To są takie złośliwe, małe żyłki. Troszkę przypudruję tą strefę pod oczami. Standardowo pudrem z Society London. Powtarzam,
bardzo dobry puder, polecam. A na resztę użyję pudru rozświetlającego. Wybiorę z tego miliona, które tutaj mam. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie z Annabelle Minerals. No i dobra, i teraz może użyjemy czegoś do brwi, żeby Was nie straszyć. Aczkolwiek kto miał się przestraszyć, ten już tego już tutaj nie ma. Użyjemy kredki z Nabli. Jest to kredka Brow Divine i ona jest porównywana do chociażby Anastazji Beverly Hills. Pokładam w niej ogromne nadzieje. Ma bardzo dużo pozytywnych opinii, także dlatego też się na nią zdecydowałam. Jest informacja, że nie posiada silikonów, parabenów, olejów mineralnych i tym podobnych. I ja mam w kolorze Neptun. Jakby ktoś chciał obejrzeć tak stricte filmik o malowaniu moich brwi, to zapraszam Was tutaj, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. A ja tutaj tak szybko sobie machnę i zaraz przechodzimy dalej. No muszę Wam powiedzieć, że tą kredką naprawdę bardzo przyjemnie się pracuje i kolor jest chyba idealnie trafiony. Bardzo dobrze się pracuje tą kredką, naprawdę jest precyzyjna z racji na te takie zakończenie. W ogóle ma super grzybyczek, który jest taki bardzo cienki i można idealnie sobie nim wyczesać te brwi. Także naprawdę wygląda na wysokopółkową kredkę, którą zresztą poniekąd jest, no bo kosztowała 50 parę złotych, jak dobrze pamiętam, także no nie tak mało. Aczkolwiek nie jest za miękka, mogłabym powiedzieć, że w zasadzie jest taka średnio twarda, natomiast nie wyrywa włosków, nie wyrwała, albo po prostu moje włoski dzisiaj mają dobry dzień i nie wypadły i... Jak widać, kolor Neptun naprawdę mi bardzo podpasował. Jeżeli chodzi o oczy, to naprawdę z oczami to będzie tak szybciutko, delikatnie. Nie będziemy się na tym skupiać, bo zresztą też nie mam produktów do oczów. Skupiałam się na twarzy. I ja używam podróbki z AliExpress. Jeszcze mi oczy nie wypadły, nic nie wypaliło. Tutaj jest taki bardzo ładny, zgaszony róż, bardzo lubię go. Ja w maseczce wyglądam jak jakaś postać z mangi. Nawet narysowałam swoją podobiznę, siedząc w pracy. Wygląda to przeuroczo, ale naprawdę jest bardzo uciążliwe, bo jednak ta skóra się parzy. Chyba nie ma sensu używać makijażu, bo ta maseczka będzie wymazana od środka, a też stosować jakieś spraye utrwalające, czy tam mgiełki utrwalające, które mają w większości alkohol w składzie, to jeszcze chyba gorzej wpłynie na naszą cerę. Najlepiej nawalić tam w ogóle grubą warstwę jakiegoś preparatu pielęgnacyjnego i będziecie mieli od razu efekt sauny. Także będzie taki efekt kompresu. Także zastanówcie się. Skoro i tak trzeba do pracy iść w maseczce, i w większości zakładam, że jeżeli ktoś teraz pracuje, to też będzie musiał w pracy nosić, bo czytałam, że to też dotyczy zakładów pracy. Ja ze sobą będę brała chyba mineralny podkład, tak żeby ewentualnie tam sobie poprawić, jeżeli będę jednak gdzieś tam chciała się pokazać. Raz, dwa, poprawicie. Nie będzie w ogóle widać, że coś tam Wam się wytarło, więc chyba takim sposobem na makijaż podmaseczkowy będzie stosowanie tych mineralnych podkładów. No dobra, i damy troszeczkę w zewnętrzny kącik jakiegoś ciemniejszego i to będzie tyle. Ja tam nie będę się jakoś zagłębiać w tajniki makijażu oka, bo ostatnio po prostu mi się nie chce. Teraz standardowo użyję na górnej linii wodnej oka czarnej kredki, żeby zagęścić sobie rzęsy. I użyję jej też zamiast eyelinera w zewnętrznym kąciku i zaraz rozetrę pędzelkiem i tyle. Ja tymczasem użyję po całości twarzy pudru rozświetlającego, zanim przejdę do konturowania. I wybiorę jeden z siedmiu pudrów rozświetlających, które mam i które chcę Wam pokazać.
w, miejmy nadzieję, jak najszybszym czasie. Wezmę akurat Annabelle Minerals i użyjemy go tam, gdzie chcę mieć glow jeszcze większy. Czyli wychodzi na to, że wszędzie. Widziałam, że takie delikatne rozświetlenie daje ten puder, ewentualnie po prostu za mało go dałam. Nie jestem pewna, czy Moon Kissed Beauty z Pixi nie ma intensywniejszego glow. Ewentualnie są bardzo do siebie podobne. Ja jak będę Wam je zestawiać, to po prostu chyba rozsmaruję sobie na ręce, ewentualnie na kartce białej, żebyście widzieli różnicę pomiędzy nimi. Także myślę, że taki porównywalny, kwestia porównania ceny, gdzie jest korzystniejsza. Konturowania nie mam nic specjalnie nowego, wobec tego użyję z Pixi, tego bronzera, o który też wielokrotnie mnie pytaliście już po tym filmiku z produktami Pixi, bo ma taki ciekawy kolor, taki trochę oliwkowy. O Jezu, ale wyspałam. Jako różu, z racji tego, że na oczach mam róż, to użyjemy też z Pixi. To jest Sweet Melon. Widzę w podglądzie, że troszeczkę zaszalałam z tymi rumieńcami. I jako rozświetlacza użyję ze Slika tej paletki, która była w kalendarzu Look Fantastic. Co, i wykończymy sobie tylko rzęsy. Z produktów do rzęs też nie mam żadnej nowości, więc użyję tej, którą polecałam Wam w moich ulubieńcach rocznych chyba. Nie, nie będzie ta, bo mam ją w plecaku. Wzięłam ostatnio ze sobą do pracy, bo nie zdążyłam sobie pomalować rzęs tak jak powinnam. Użyję jako bazy Benefitu Day Real. I to jest taki brązowy primer, który de facto sprawdza się też jako maskara, ale przepięknie rozdziela rzęsy i jest, spełnia swoją funkcję idealnie jako taki primer. No i zobaczcie, rzęsy są już podkreślone, mimo że to jest po prostu primer. I na to nałożymy... No cóż, skoro tamtej nie mam, to użyję z Pupy Ultraflex. No i dobra, tam rzęsy zrobione. Wisienka na torcie, czyli coś, co mnie bardzo ciekawi i obok czego nie mogłam przejść obojętnie. Także jest to błyszczyk z Semilaka, a o tych błyszczykach słyszałam wiele dobrego. I akurat ja sobie wybrałam Pink Rose, bo wyglądał obiecująco. Także zaraz Wam pokażę, jak wygląda w opakowaniu i myślę, że będzie taką spójną całością z resztą. O, patrzcie, jak przepięknie wygląda. To jest idealny opis tego koloru. Pink Rose. Wow. Intensywny kolor. Takie kolory oprócz koralowych ja jeszcze akceptuję. I tak wygląda skończony makijaż. Myślę, że jest taki, jaki miał być, czyli bardzo rozświetlony, świetlisty. Tak szybko podsumujemy te poszczególne produkty, które dla mnie były w tym momencie nowością. Więc tak, zaczniemy od bazy. Ja tą bazę już od paru dni stosuję i tak jak powiedziałam, ona w połączeniu bezpośrednio z jakimś innym produktem u mnie sprawdza się w porządku. W sumie fajny produkt. Też można stosować jako takie rozświetlenie na mokro, da taki delikatny blask naturalny, więc ja jestem w sumie taka jeszcze zaciekawiona i będę w dalszym ciągu testowała. Myślę, że to jest taki fajny, tańszy zamiennik tej bazy rozświetlającej z Becky, więc też zwróćcie na to uwagę. Podkład muszę zdecydowanie sprawdzić samodzielnie, bez żadnej bazy, ale jak schuczowałam go na ręku, to już widziałam, że to jest konsystencja, formuła, która zdecydowanie mi odpowiada, bo jest lekki, a przy tym dobrze kryje, więc coś w sumie podobnego do tego Max Factora, tylko z bardziej takim świetlistym wykończeniem i przepiękny kolor 00, to jest po prostu
idealny kolor. Myślę, że nawet lepszy jest niż ten z Max Factora i bardzo możliwe, że będę je ze sobą mieszała, ewentualnie tak jak mówiłam, w strefie te Max Factor i to na resztę twarzy. Korektor na bardzo duży plus, bo naprawdę krycie jest konkretne. To jest właśnie coś, czego mi brakowało, tak żeby dać naprawdę niewielką ilość, a mimo wszystko, żeby zakryć te żyłki, które jeszcze gdzieś tam prześwitują, więc naprawdę bardzo dobry produkt, a przy tym lekko wyglądający na skórze. Annabelle Minerals, ten rozświetlający puder, to tak jak już zresztą mówiłam, porównałabym go z tym rozświetlającym pudrem z Pixi i nie wiem, czy nawet ten nie ma delikatniejszego glowu, ewentualnie są bardzo podobne do siebie. Mówię, w tym zestawieniu, gdzie będę robiła, łącznie naliczyłam 8 pudrów rozświetlających, na pewno będzie bardziej wnikliwa analiza. Póki co, no ładnie wygląda buzia. Tak wygląda, jak chciałam, żeby wyglądała, ale jeszcze mówię, będę testować. Zapomniałabym, kredka do brwi świetna, naprawdę świetna. Ja myślę, że będzie bardzo wydajna ze względu na to, że jest taka średnio twarda, więc bardzo mało produktu zużyłam do pomalowania obu brwi, bardzo szybko to zrobiłam, nigdzie się nie rozmazała i też widziałam, że to ma być trwała kredka. Także coś, czego mi też brakowało, bo ta kredka z Vibo, której wcześniej używałam, była fajna, znaczy jest fajna, natomiast nie jest taka trwała, jakbym chciała, żeby była. Także tutaj zobaczymy, jak trwałość tej nabli i jeżeli będzie dobra, no to myślę, że to jest pretendent do ulubieńca. No i na koniec ten błyszczyk. To jest błyszczyk taki o... On jakby się troszeczkę ciągnie, ma taką gęstszą konsystencję. Zobaczę, jak będzie trwały. Też ma być dosyć trwały, mimo takiej swojej konsystencji błyszczykowej. Mimo, że to nie jest taka matowa, zastygająca pomadka. To słyszałam, że ma się dobrze trzymać, więc też sprawdzę pod tym kątem, wiecie, jedząc, czy gdzieś tam mi nie przejdzie na zęby czy brodę, także zobaczę i też Wam dam znać po dłuższym użytkowaniu. No i co, i to było na tyle. Ja Was z góry już zapraszam na te przyszłe, kolejne filmiki, które będą właśnie testami. Dziękuję Wam za oglądanie, dajcie łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na początku filmiku, bądź w trakcie, ostatecznie teraz, i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I koniecznie kliknijcie dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo sama subskrybując inne kanały, jeżeli tego nie zrobię, to w sumie dostaję powiadomień, także sama potem muszę wyszukiwać, czy ktoś coś wrzucił. Wobec tego zachęcam do tego i do zobaczenia już w następnym filmiku. Cześć!